Pogrzeb miałem piękny. To nie jest koniec. Początek. O takim pogrzebie można tylko marzyć. Gdybym żył, to wzruszyłbym się tym, jak wspaniały, jak piękny miałem pogrzeb. Skoro jednak nie żyłem, to wzruszali się inni. A wzruszali się właściwie wszyscy, na których wzruszeniu mi zależało. A jeśli nawet wzruszał się ktoś, na kogo wzruszeniu mi nie zależało, to mnie to nie wzruszało. Trumnę miałem dębową, z mosiężnymi okuciami, którą niosło 6 radnych członków Komisji Kultury Rady Miasta, z samym szefem Komisji Radnych Stefanem Chorągiewką. Smutne twarze radnych i przewodniczącego Chorągiewki podkreślały smutek chwili. Ta książka Wielkopolski, mimo że przecież mieszkamy w Małopolsce. Skąd ten tytuł? Nie wiadomo. Może jest to pewien kontrast między tym, gdzie Olgierd się urodził, gdzie wychował i chciałby w jakiś sposób uciec. Mimo tego porusza w tej powieści pewne elementy, które wydaje mi się są bardzo bliskie jego własnego życia. Są bliskie te wątki, że tak powiem. Powiecie państwo, że trochę się gmatwam w tym wszystkim. Jest to możliwe. Pomyślałem wtedy, żałując nieco członków Komisji Kultury, którym zżynałem się w ramiona ja i moja trumna, że może lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby moja trumna jechała na lawecie. Ale pomyślałem, ciesz się durnio z tego, co masz, nie żądaj honorów godnych głów państw albo zwycięskich wodzów. Jednak uczucie lekkiego zawodu pozostało, bo co laweta, to laweta, nikomu w ramię się nie wrzyna, więc jeden z drugim w myślach nie przeklinaliby mnie, żebym ciężki, nawet że wredny po śmierci, tak jak wredny byłem za życia. Wróćmy jednak do nieprzebranego tłumu. Kto się na ten tłum składał? Kto go tworzył i w nim zawiadywał? Otóż byli tam wszyscy ci, którzy mi doskwierali i którym ja doskwierałem. Szlochające koleżanki z biura, wśród nich najbardziej zapłakana moja ciemiężycielka Witczakowszczynkiewicz. Szły ramię w ramię z zafrasowanymi kolegami ze szkoły podstawowej i średniej. Pojawili się nawet znajomi z daleka, pamiętający mnie z okresu studiów w mieście wojewódzkim. Nie zebrali się na żadnej mszy w kościele parafialnym. Zdążyli sobie golnąć, więc później, idąc w smutnym szpalerze, zastanawiali się, czy golnęli sobie odpowiednio. I ta instalacja, która tutaj jest na tym stoliku, czyli poezja, proza, gdzie jest esencja życia, publicystyka, gdzie jest zatyczka i długopis, to jest to metafora, tej twórczości, jest to metafora życia, z którym nasz bohater, nasz pisarz Olkuski się komunikuje. I dlatego, niestety, mamy tu w tej instalacji również telefon, bo telefon to jest komunikacja. I dzięki temu telefonowi, czyli tej literaturze, autor się komunikuje z nami. Poezja, proza, no tu jest wypita oraz publicystyka i komunikacja. Dziękuję. Najbardziej wzruszającym widokiem była szczupła, walcząca z silnym wiatrem sylwetka burmistrza Mariana Piętki, który co pewien czas odzywał się do kroczącego obok w odległości szeptu swojego wiernego zastępcy Jana Toczka. Czy wieje, jakby się ktoś powiesił? A zastępca kiwał głową, że owszem, pewnie ktoś się powiesił.